Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, no dwa skoki, dwa bardzo dobre chyba skoki. Jak oceniasz ten dzisiejszy występ? No i sporo punktów. Czy sporo, to tam nie wiem, czy, ale bardzo pozytywnie skoki. Skoki dzisiaj dobre, dużo lepsze od tych wczorajszych. Trochę ten drugi skok spóźniony, ale pozytywnie. Jak oceniasz generalnie te właśnie te skoki i czego tam ewentualnie zabrakło jeszcze? Czy zabrakło jeszcze takiego dobrego timingu, bo ten drugi skok był trochę spóźniony. No i głównie tego, tam energia, wszystko było raczej dobre. Czy jakoś zaskoczyłeś się, że są te punkty i pierwsza trzydziestka, czy spodziewałeś się, że masz szansę tu powalczyć? Znaczy wiedziałem, że wczoraj czegoś brakowało i byłem pozytywnie nastawiony, miałem taką dobrą wizję i no liczyłem na to, no bo nie przyjechałem tutaj po to, żeby skakać tylko w pierwszych seriach. Jak się czujesz, gdy cała drużyna tak dobrze skacze? 5 z 6 punktowało i Kamil na podium? 5 punktowało. Pozytywnie na pewno, atmosfera będzie teraz coraz lepsza. Oby tak dalej. Twój cel na jutro? 3 dobre skoki. Dzięki, powodzenia. Maciek, wczoraj powiedziałeś niepolitycznie pierwsza 20, taki cel. I osiągnąłeś to, zadowolony? Czyli tak, cel osiągnąłem, ale jakoś, szczerze mówiąc, nie bardzo mnie to satysfakcjonuje, bo była szansa na lepszy wynik, bo same skoki nie były dobre. Tak mówię, politycznie miały być 3 dobre skoki, a tych 3 dobrych skoków nie było. A gdyby były, byłoby lepsze miejsce na pewno, także tutaj troszkę jest niedosyt, ale miejsce jest dobre, najlepsze w tym sezonie i widać, że zawodów na zawody jest coraz lepiej i to mnie cieszy. Generalnie występ całej drużyny no najlepszy w tym roku i chyba prawie że w historii. Jak się z tym czujecie? Jak to oceniasz? Znaczy, powiedziałbym, że to jest norma. No to jest taki poziom, jaki powinniśmy prezentować już od początku. Coś nie zagrało, przynajmniej już wiemy co, że to nie była do końca nasza wina, tylko wina sprzętu. I myślę, że nie można mówić, że to jest teraz jakieś coś super ekstra, bo to jest norma i od takiej normy powinniśmy się rozliczać. Jeżeli będzie jeszcze lepiej, to będzie bardzo dobrze, jeżeli będzie gorzej, będzie źle, ale to jest taki poziom dla nas i satysfakcjonujący i normalny, także tu u nas nie ma teraz jakiegoś hura optymizmu, bo Kamil skoczył bardzo dobrze, był drugi, Dawid też nie skoczył dobrego drugiego skoku. Jest w 10, ja jestem w 20, mimo też nie najlepszych skoków. Krzysiek też zepsuł drugi skok, był 23, jeszcze Klimek był w 30, Piotrkowi mało brakło. Także mimo tych nie za dobrych skoków było dobre miejsce i to tylko pokazuje, że idziemy do przodu i nawet jesteśmy w stanie nawiązać walkę z najlepszymi, nawet przy nie jakichś idealnych skokach. Widziałem, skakałeś w takich większych rękawiczkach. Coś pomagają? Czy to też jakaś sztuczka? To jest tajemnica sukcesu. No, pewne zmiany nastąpiły w rękawiczkach. Są to takie rękawiczki trochę, można powiedzieć, nieoryginalne, ale dają pozytywne odczucia w locie. I myślę, że w tym kierunku jeszcze będziemy coś kombinować, żeby te rękawiczki udoskonalać, bo jednak jest to element, który mamy niedopracowany, a patrząc na inne zespoły, to jednak rękawiczki to nie jest tylko jakby przykrycie gołych rąk, żeby nie było zimno, tylko one mają coś dawać, przede wszystkim w powietrzu, także tutaj jeszcze mamy jakieś pole do popisu. No to dzięki, Maciek, i powodzenia jutro. Dziękuję. Klimek, wczoraj mówiłeś nawet coś o pierwszej dziesiątce, no ale punkty są, więc chyba źle nie jest, jak oceniasz? Powiem tak, cieszę się, że pierwsze punkty, pierwszy puchar świata i dwa te marne punkty, ale są. Jutro jest następny dzień, no i trzeba walczyć o nowe punkty. No i myślę, że ta dziesiątka nie jest, jest do osiągnięcia i no brakuje mi tu jeszcze trochę tak na progu za bardzo Donard odczekać tu tę pierwszą fazę lotu. I już może nie pierwsza dziesiątka, ale
lepsze punkty niż dzisiaj. Czy uważasz, że tym stokokom jeszcze właśnie dużo brakuje? Jakie są twoje takie maksymalne możliwości? Powiem tak, formę mam całkiem dobrą, takie dwa równe skoki dzisiaj skoczyłem, tak. Wczoraj mówiłem, że postaram się skoczyć dwa równe skoki i udało się dwa razy po 127 metrów. Są tam jeszcze takie, można troszkę lepiej to zrobić. No, jutro postaram się to osiągnąć. A po tej pierwszej serii, znaczy jak jeszcze trwała, obawiałeś się, że nie awansujesz do finału? No właśnie tak do końca czekałem, ale akurat się udało, tam już mi powiedzieli, że już weszłem. To już wtedy zacząłem się rozgrzewać. No, ale było takie oczekiwanie, taka niepewność, czy wejdę, ale udało się. Dzięki Klimek i powodzenia jutro. Dziękuję. Piotrek, jako jedyny dzisiaj nie zdobyłeś punktów, mimo że chyba ten skok był całkiem okej. No nie był jakoś strasznie zły czy coś, no trochę na takim limicie, no jakby trochę powietrza było lepszego pod nartą, to myślę, by to poleciało trochę lepiej, no ale jest jak jest, no jutro znowu konkurs, no i jutro trzeba walczyć znowu o jakieś dobre skoki. Dzisiaj niesamowicie było patrzeć na wyniki pierwszej serii, tam przez chwilę było 5, nawet 6 Polaków w samej czołówce, to chyba no, nie jesteście do tego przyzwyczajeni. No na pewno, no trzeba zacząć się przyzwyczajać, no w zasadzie zawodnicy są praktycznie, każdy może walczyć o jak najwyższe miejsca, my także, dziś to koledzy udowodnili, Kamil stanął na podium, także no widać, że można, także no jutro znowu trzeba walczyć. W takim razie plan, cel na jutro? Cel na jutro, no myślę, no dobre skoki oddawać, no i myślę się cieszyć z tych dobrych skoków, tyle. Dzięki Piotrek i powodzenia. No, dzięki, nie dzięki.